Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Część instalacji w biurze jest zabezpieczona bezpiecznikiem 16 A. Czy bezpiecznik wyłączy przepływ prądu, jeśli do napięcia sieciowego 230 V podłączymy jednocześnie 3 komputery, każdy o mocy 200 W, oświetlenie o mocy 300 W oraz ekspres do kawy o mocy 1500 W? Zaczynamy od wypisania danych. Mamy bezpiecznik. I teraz lecimy z danymi. U i wypisujemy. Mamy 3 komputery, czyli moc komputerów. Każdy o mocy 200 W, mamy ich 3, czyli mamy 600 W. Następnie mamy oświetlenie. Oraz ekspres do kawy. To liczymy moc C, moc całkowitą. Sumujemy to sobie wszystko. OK. I teraz zapisujemy sobie wzór na moc. W najdogodniejszy dla Was sposób zamieniacie sobie ten wzór tak, aby wyznaczyć I z niego. Następnie przed podstawieniem sprawdzamy sobie dane. Mamy dane OK. Nie mamy żadnych przedrostków jednostek, więc nic nie musimy tutaj zamieniać. Podstawiamy. Skracamy zera, wklepujemy w kalkulator i mamy około. Teraz musimy porównać ze sobą te wartości. Ta wartość jest większa. Dlatego też bezpiecznik nie wyłączy przepływu prądu. Wyłączy dopiero powyżej 16 A, a my mamy mniej. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.